O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław! 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 Dziękuję, proszę państwa. Serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, tak się złożyło po dniu tragedii, że z różnych powodów nie mogłem uczestniczyć w tych manifestacjach, w tych mszach. Pierwszy raz byłem 7 lat temu i przed chwilą sobie to przypomniałem. Przypomniałem sobie, jak wtedy daleko byliśmy od tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Jak ten nasz marsz przybliżył nas do zwycięstwa. Do tego momentu, w którym staną pomniki, w którym wyjaśniona zostanie prawda. Spotykaliśmy się po drodze z różnego rodzaju przeszkodami, ale ogromna większość tych marszów odbywała się w spokoju. I dzisiaj, pomijając te okrzyki, na które nie warto zwracać uwagi, mieliśmy spokój. Cierpliwość, konsekwencja zwycięża. Musimy brać pod uwagę zawsze, nie tylko w tej sprawie tak ważnej dla polskiej godności, dla polskiego honoru, dla polskiej suwerenności. Musimy brać to pod uwagę także we wszystkich innych sprawach, także tych trudnych, także tych, w których spotykamy się czasem z zupełnie niespodziewanym oporem. Cierpliwość, spokój, pewność, że mimo różnic zdań idziemy razem, to wszystko musi nam towarzyszyć, bo to zapewnia, że pewnego dnia będziemy mogli powiedzieć, że mamy czwartą Rzeczypospolitą, że Polska została naprawiona. Że naprawa Rzeczypospolitej została zakończona, że mamy taką Polskę, której chcemy. Polskę sprawiedliwą, Polskę suwerenną, Polskę niepodległą, wolną i silną. O taką Polskę zabiegamy, o taką Polskę walczymy. I bądźcie pewni, że będziemy mieli taką Polskę, że nikt nam nie narzuci woli z zewnątrz, że nawet jeżeli w pewnych sprawach pozostaniemy w Europie sami, to pozostaniemy i będziemy tą wyspą wolności, tolerancji. Tego wszystkiego, co tak silnie było obecne w naszej historii. Powtarzam, zwycięstwo jest blisko, tylko musimy dalej cierpliwie, z pełną determinacją iść do przodu, jak w tych pochodach. Dziękuję bardzo.